Cześć. Dzisiaj środa, 10 stycznia. Idziemy, popróbujemy Iveco odpalić. Kamerę na głowę wziąłem, bo wczoraj przy rybach nagrywałem, to już nawet opaski nie ściągałem. Kluczyk mam. Tu przez całą noc się ładowało Iveco. Zobaczymy, co to. Coś się tam naładowało, na razie tylko odłączę maski, nie będę, a nie, to muszę zabrać, bo się wentylator jeszcze nawinie tutaj, ale kabel sztywny, jak plastikowy taki. Zimno, marznie. Nie wiem, czy to będzie widać, to jest olej hydrauliczny, co z tego. Z rębaka jak węże rozkręcałem, spuściłem, patrzcie jakie to gęste. Bańkę trzymam na poziomo, tak nie to. Zobaczcie, zanim to tu doleci. Dobra. Dzisiaj chyba minus 12. Ale straszna wilgoć się robi, mgła normalnie ponad 80, prawie 90% jest wilgotność, ale sprzęgło ciężko chodzi. A, za szybko puściłem. No. Iveco to bez świecy płomieniowej zapala. Bo tu wam mogę pokazać ten sterownik. Aha, drzwi nie otworzę, zamarzły. Mówię, to w tym roku się nie przyłożyłem, nie smarowałem uszczelek to. Dobra, niech sobie popyrka. A idziemy, wiecie co? Zobaczymy to nieszczęsne paliwo, co wczoraj natankowałem. Znaczy, pojechałem sobie pick-upa zatankować. I tak w ramach kontroli w bańkę paliwa sobie trochę wlałem też z dystrybutora. Patrzcie, jaka mgła. Rano jeszcze tak nie było, jak się szarówka zaczynało rozwidniać, to komin jeszcze, drzewa te z tyłu, wszystko było ładnie widać. Ale nie chcę jechać, znaczy tak to ducha ma, jedzie, ale na wolnych obrotach gaśnie. Wczoraj byliśmy na tym, na pstrągarni, tam poodkuwać, bo to wszystko grubo marznie, a nie ma jak wodą sterować. Dobra, i teraz tu wam powiem, jak to wygląda. Kamerę mam na głowie, ale czekajcie, te cienkie rękawice sobie ubiorę. Tu jest to paliwo prosto z Orlenu, widzicie co tutaj na dole w słoiku jest. Tyle tego jest. Tu jest to samo paliwo, ale jest więcej tego i bardziej takiej kaszy jest. Nie, to na słoiku narośnięte, ale mówię, tak jeden do drugiego, to w tym po prawej stronie więcej się zrobiło tego syfu. A wymieszam jedno i drugie. Dobra, kurde, cieknie, nie cieknie, bo już myślałem, że mi w rękawice leci. To jest to z lewej, to jest to z prawej. Po wymieszaniu, no, mniej więcej równa konsystencja. Wczoraj na noc jeszcze tego specyfika wziąłem, na dwór wystawiłem. No to taki się bardziej też mętny zrobił. Takie coś, o, ten. Zawsze lałem, ale chyba sobie odpuszczę, bo teraz tak. Tu
ten prawy słoik to nalałem tak, no nie całą nakrętkę, no jak litr jest na 1000 litrów, no to mówię, taką nakręteczkę z 2/3 może tej nakrętki, kurde, kamerę trochę niżej wezmę, z 2/3 tej nakrętki dlałem tu i widzicie, ile więcej tego syfu było, że to się nie nadaje, ale dobra, weźmiemy teraz to paliwo, w sumie obydwa mogłem, ale dobra, do kotłowni na piecu wygrzeję, na dworze no minus 11 tutaj, w nocy było 14, jak tutaj w piecu byłem, w kotłowni, to sobie tutaj jedno i drugie postawimy, bo mówię, tego chyba skończę dolewać, bo to już zeszłoroczne obserwacje właśnie takie miałem, że ten, że to tak się zachowywało właśnie, że bardziej ta parafina, co się wytrąci, czy to tam te bioestry, bo to teraz B7 te paliwo mam, to w tym, co jest dodany ten dodatek do diesla, no to jest bardziej takie kaszowate, niejednorodne, no i zawsze więcej w słoiku się tego robi. A teraz tą tutaj ropę, co mam po lewej stronie, ta co prosto z dystrybutora, nie ta pomieszana, wygrzeję, doleję tutaj na ten słoik, no to też jak, no to nie laboratorium, na oko, benzyny 95 i zobaczymy z benzyną wtedy, co będzie. Kiedyś też jeszcze denaturat było można lać, ale od czasu, jak właśnie dodają te bioestry, to po denaturacie też się robi taki ten męcz, że szkoda gadać. No i co? B7, bo tutaj na gminę to mamy jeden Orlen. Tam kawałek dalej, z 10 km dalej mam drugą stację. Nie wiem, czy tam znajomy ma nawet B0, ale co, no kiedyś u niego hurtowo brałem tam takie te nasze, to ja nigdy zbiornika takiego na paliwo nie miałem, tego oryginalnego, w taki tam 1000 litrowy, tam jeszcze stoi pod tym, pod socjalem gdzieś tam koło drzwi, to zawsze po 1000 litrów brałem. No i kiedyś też rozmowa była, słuchaj, do minus 18 wytrzymuje, a też było tam, nie wiem, 12-14 chyba. No na pewno nie było te minus 18. No i ja to tak już od wielu lat właśnie takie próbki kontrolne sobie tutaj zostawiam. No i na drugi dzień rano mu dzwonię, słuchaj, zsiadło się. No niemożliwe, bo to mówi, on ma przecież ten kwit jakieś tam, co tam wiecie, no z dostawami dostają jakieś tam certyfikaty czy co. Ja mówię, nalej sobie, odstaw to gdzieś tak, żeby klienci nie widzieli, i mówi, i mówię, no wie, bo to tak w mróz był mniej więcej taki, mówię, ciągle jak teraz, że koło 10 tam paręnaście stopni, to rano mu zadzwoniłem. Mówię, wlej, dobra, wleję, zobaczymy, co będzie. Mówię, to na wieczór mi zadzwoń, zdaj relację. Dzwoni i mówi, kurde, Paweł, no to co ja mogę ci? No mówię, przepraszam cię, no ale no faktycznie do dupy, nie? No i to tak, widzicie, kurwa, tutaj człowieka dymają. Tutaj z tym rębakiem to na razie nie chce mi się tutaj grzebać. Chociażby, no ale to i tak, no w takie mrozy to nie pojedziemy rąbać. Węże są nowe, nie pójdzie na tym jednym rozdzielaczu, to prawdopodobnie zrobię dwie sekcje, rozdzielacz taki od cyklopa, że ten każdy hydromotor będzie miał swoje zasilanie, ewentualnie tu jeszcze pod ten, znaczy teraz to w tych nowych to jest PET, chyba pod te taki zawór można wkręcić, żeby to, no
Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć, ja wiem, o co chodzi. To jest tu odłączone i zobaczymy, co z tym. Dobra, Iveco niech sobie tutaj popyrka trochę. Jutro chyba na pstrągarnię to tym pojedziemy. Jak tutaj lodowisko się robi? A no lód to grubaśnie będzie na pewno w takim tam stojącym tym, ale w mrozie obsusza mróz zawsze i już widać, że ten lód przy brzegach jest taki zapadnięty i... Aha, dobra, bo to patrzę, ja bym to musiał i tak tutaj je wygrzać, żeby kabel nawet plusowy od akumulatora zaszroniony. Dobra, to się na razie rozłączę. No i tyle w temacie tego badziewnego paliwa. Mówię, się płaci i nie wiem za co. Nie mam tego. Fakturę wywaliłem, bo mogłem zobaczyć, czy tam może na fakturze nawet jest napisane, że zimowy olej napędowy. To już wtedy w ogóle śmiech na sali. Dobra, idę tu, kota nakarmię. A kamera zaparowała, tak patrzę na ten telewizor, to chyba się ten tutaj cyk. Tutaj cyk. Kocio leży sobie tutaj na tym. No chodź. To chyba domontuję do tego filmu całego, co wczoraj tam nakręcałem. Gdzie tu kieszeń mam? Kot dostanie saszetkę. Nie mam worka na śmieci, zapomniałem dzisiaj. Po śmieci przyjeżdżają, to wyniosłem i nie przyniosłem, a sobie uszykowałem w domu. Tutaj tak, to na razie, znaczy to już miałem zamknięte, ale rozebrałem z powrotem, wczoraj znajomy u mnie był. Działać to działa. No, ocenił, że trochę ciężko się to kręci, ale to jest takie, wiecie, skokowe, bo ja tą śrubę trapezową prostowałem i to tak się starałem odprostować, wiecie, no. Na oko i macki takie te pomiarowe wewnętrzne sobie odtąd, czy od pinoli do gwintu tu dostawiałem, no i gdzie tam trzeba było, no to stukałem, żeby to tutaj przegiąć, ale to jest tam mniejsza o ten tokarka. Będę, no nie dzisiaj, ale w rzeciennik będę robić, bo mówię, no wczoraj ten znajomy u mnie był, mówi takie coś, te toczenie to nie powinno być, że takie, wiecie, chropowate, i u niego nie było takie, bo to, mówię, trzy noże za nisko, za wysoko, trzy płytki jakieś szczerbate, no ale mówię, no wszystko sobie już poustawiałem, ale chodzi to tak, ale to zimne. Jest wyluzowane tu, mam na dźwigni wyluzowane, a idzie to tak, no tu to objaw jest taki, czekajcie, bo ja nie wiem, co tu, dobra, włączę tutaj lampkę na tym. Objaw jest taki, jakby piastę od koła gdzieś tam w samochodzie, czy w przyczepce, w przyczepie za mocno dociągnąć, i ten ruch jest, nie jest płynny, i to od jakiegoś czasu, znaczy jakiś czas ona stała tutaj, wiecie, rozłożona i nieużywana, ale i w jedną, i w drugą stronę, tak jakby, mówię, objawem jest takie coś, jakby za mocno łożyska były skręcone do kupy. Tutaj jest ten, taka rewizja
to jak się odkręci, to tam są właśnie nakrętki takie, że nakrętka taka coś jak tu, tylko imbusami ona jest dociskana takimi tymi robakami, czy jak to Zygmunt mówi, Madenschraube. I zobaczę, zluzuję sobie to, bo tu jest jedno łożysko, a tu są gdzieś dwa łożyska i później nie wiem jak tutaj z tyłu, znaczy z DTR-ki mi wychodzi, że są trzy łożyska, nie? Znajomy mówił, że jak tą tokarkę z zakładu kupił, no to zmieniał je i być może jeszcze, znaczy mówi, że dobre było, no ale jak już porozbierali, no to zmienił i mówi, to łożysko gdzieś może jeszcze prawdopodobnie ma jeszcze japońskie jakieś, mówi. Chociaż na wzór, żeby mi dał, bo nie będę na stary, no. Liczę się z koszem, że to pewnie będzie kurde, ale no mówię, no chodzi to nie tak jak powinno, za ciężko. I albo, no ale samo z siebie by się nie z tego, nie skręciło tam. I tak samo kiedyś, no nie mam tu, znaczy tak jak, gdzie mam ten stary telefon? Tu mam tego kata, on ma tą na podczerwień FLIR kamerę. To jak coś dłużej porobiłem, to tak, no bym musiał w domu kartę szukać, bo to z niego karta wyciągnięta. Chociaż czekajcie, czy on działa, się odpala. No może jeszcze wystartuje. No patrzcie, kurde to. A może i ta kamera by tak... No ale dobra, no to teraz jest ten. Ale jak będzie kamera działać bez karty, bo ja nie wiem, czy on tak daleko się odpali. To włączę, niech się wygrzeje i zobaczycie, co się dzieje, bo... Znaczy nie teraz, to tam za długie filmy by były. I tak są długie. Ale... Coś tu... Dobra, ale to ja go najwyżej podłączę. Android się uruchamia. Jak termowizją tu patrzyłem, środek właśnie tu, gdzie te dwa łożyska na środku, bo to tu są ponoć dwa, tu jest jedno. To tu zawsze było i pod ręką czuć, że jest ciepłe, czy tam gorące się robi, a tu było normalnie chłodne, te boki przy tym, że... O, chyba nic nie będzie. Albo coś zdechło. Dobra, chyba go by trzeba do prądu, tylko gdzie go się ładowało, już nie pamiętam. Aha, z boku. Dobra, to nie ten, ale to podłączę go sobie, bo to szkoda, żeby zszedł do końca. A jemu wiecie, bateria zaczęła tego puchnąć i to tak popuchło, że aż klapka odpadać zaczęła, to mówię, no już nie będę w spodniach, w galotach nosić, bo to jeszcze mi się tutaj korzeń zajmie, jak bateria się zapali. No i tu środek był zawsze gorący, tak jak zdjęcia gdzieś tam, bym musiał poszukać tego kartę od tego. Niski poziom baterii, 0%, ale patrzcie, kurde, jeszcze coś tam wystartował. Dobra, ale mówię, to jest do przejrzenia i do sprawdzenia tutaj, jak ten idę do roboty. Ryby czekają. Na razie. Chłopaki sprzęta zabrali koparkę. I rura. Nie ma to jak przez kilka dni wymrożone wszystko. A od razu gaz do dechy i na maksa jadą na robotę. Aha, ja mam Iveco zapalone. Znaczy idę zobaczyć, czy nie zgasło. Nie, nie zgasło. Bo Iveco to pewnie jeszcze na jesień tankowałem za Kaczyńskiego i nie zamarza. A L200 wczoraj już za Tuska i zamarza. No i jak to kurde, a niech się pogrzeje tutaj, dobra, o ciepło leci. Jak tu nie mówić, że wszystko co złe to nie jest Tuska wina. Dobra, jeszcze nie sobie popyrka.
później popatrzę. A niech stoi w sumie tutaj. Jak już dzisiaj zapaliło, to jutro też odpali, bo jutro będzie samochód potrzebny. Na razie, cześć.